Historia, którą Wam opowiem, była jedną z najbardziej przerażających historii, którą opowiedziano mi w życiu. Być może dlatego, że jako etnograf, jako etnolog od początku wiedziałam, o jakiej istocie, o jakiej postaci demonologicznej mówi mi ta osoba. Historię opowiedziała mi około 10 lat temu kobieta, starsza kobieta, która stąpa po ziemi w sposób bardzo racjonalny, w sposób bardzo obiektywny. Myślę, że nie miała na myśli tego, żeby mnie przestraszyć i mówiła prawdę. Mianowicie, miała taki czas w życiu, gdzie przez kilka nocy z rzędu nie była w stanie spać spokojnie. Co znaczy, że co noc budziła ją ogromna niemoc, budziła ją bezsilność, nie mogła się poruszyć i miała wrażenie, że wkoło jej łóżka, tudzież wręcz na brzegu jej łóżka, a czasami wręcz na niej, znajduje się postać, która ją przygniata. W takiej półjawie, półśnie ta osoba, ta kobieta, próbowała coś z tym zrobić. Sama nie wiedziała do końca, czy śpi, czy nie śpi. Niemniej czuła na sobie, na swoich piersiach ogromny ciężar i nie wiedziała, co ma zrobić. Czy to jest sen, czy to jest jawa, o co tu w ogóle chodzi. I historia pojawiała się przez kilka dobrych nocy w jej życiu. To powodowało, że osoba ta codziennie była niewyspana, zmęczona, nie potrafiła normalnie funkcjonować. I taką historię mi opowiedziała ta kobieta. Ja od początku wiedziałam, o czym mówi, dlatego że objawy, jakie opisywała i historia opisywana, od razu wskazywała na postać demonologiczną, o której Wam zaraz opowiem. Witajcie kochani, witam Was po raz kolejny na kanale, który zmienił nazwę, ale tą nazwę zaakceptowaliście wraz ze mną. Witajcie na kanale Archeolog w Szpilkach, Kasia Hills, Kasia. Sami wybraliście i w wyniku naszej mini ankiety, która odbywa się na karcie Społeczność, zdecydowaliście, żeby kolejny film, który dla Was nagram, był związany z etnografią. I też tak się stało. Dzisiaj porozmawiamy sobie o demonach. Porozmawiamy sobie o demonach w filmiku, którego tytuł będzie bardzo wdzięczny, ale też nawiązuje do kilku rzeczy. Filmik nosi tytuł Gdy rozum śpi, budzą się demony, czyli demonologia ludowa w ujęciu etnografii. I dzisiaj, moi kochani, opowiem Wam o postaciach demonologicznych. Natomiast pamiętajcie o tym, że mówię Wam to na zasadzie prawdziwej. To nie są żadne wymyślane historie, chociaż każdy z nas ma wyobraźnię, ale opieram swoją wiedzę o wszystko to, czego dowiedziałam się pracując w terenie z ludźmi, także wertując multum materiałów merytorycznych i archiwalnych, a związanych właśnie z demonologią ludową. Żeby nie było tak łatwo. Dzisiaj każdy, kto ogląda mój film, będzie proszony o to, żeby okazać bilecik. No to kochani, bileciki do kontroli. Łapki, komentarze i subiki. Wbijamy, bez tego filmu nie oglądamy. Moi kochani, co miesiąc mój kanał ogląda ponad 10 tysięcy osób. Według statystyk 80% z Was nie subskrybuje kanału. Kochani, bardzo Was o to proszę, gdyż dla takiego małego kanału, mikrokanału i rozpoczynającego swoją przygodę w YouTubie nie ma nic bardziej emocjonującego i podnoszącego, jak to się mówi, morale, kiedy twórca widzi, że Wam to się podoba. Zatem bardzo Was o to proszę. Dzisiejszy film i myślę, że wszystkie, które znajdują się na kanale, będą dla Was zawsze atrakcyjne. To jest coś, o czym Wam wcześniej wspominałam. Mianowicie na kanał przychodzi coraz więcej nowych osób. I Wy, moi kochani, pamiętajcie o tym, że wszystkie filmiki, które się znajdują na kanale,
są dla Was cały czas atrakcyjne, gdyż w nich nic się nie zmienia. Ja opowiadam Wam o badaniach archeologicznych, które się wydarzyły i które tak naprawdę to, że są na kanale miesiąc, dwa, a może trzy tygodnie, one się nie dezaktualizują. One cały czas są dla Was i możecie je oglądać. Chyba, że coś w metodyce badawczej, w nauce się zmieni, wówczas oczywiście będziemy te filmy aktualizować. Gdy rozum śpi, budzą się demony. To jest tak naprawdę nawiązanie do mojej przeszłości. To jest nawiązanie do mojej przeszłości, gdyż kilka lat temu wraz z moim przyjacielem byliśmy twórcami wystawy czasowej w pewnym z muzeów. Ja jako etnograf przygotowałam przez bardzo długi czas, przygotowywałam rysy postaci demonologicznych w oparciu o wiedzę merytoryczną, archiwalną, książkową, jakąkolwiek nie pomyślicie. I te rysy postaci zostały przedstawione artyście Krzysztofowi Bordzie, mojemu przyjacielowi. Tak się składało, że wówczas pracowaliśmy razem i przez wiele miesięcy od czasu, kiedy przedstawiłam główny rys tych postaci, Krzysztof Borda namalował prawie 20 obrazów postaci demonologicznych według tego, jakie podstawy merytoryczne dałam danej postaci. Żeby Wam powiedzieć coś więcej i docenić pracę Krzysztofa, gdyż tutaj podczas mojego opowiadania o poszczególnych postaciach demonologicznych zobaczycie te obrazy. Obejrzycie sobie każdą z postaci, którą namalował Krzysztof. Krzysztof Borda, poprosiłam go o to. Powiedz mi, Krzysiu, co ja mam o Tobie powiedzieć? Bo ja mogę mówić o Tobie tylko dobrze, ale powiedz mi, co Ty byś chciał o sobie usłyszeć. Krzysiu ze swoim wyrodzonym wdziękiem powiedział: jestem Zagłębiakiem, czyli pochodzę z Zagłębia Dąbrowskiego, z dziada pradziada, jestem artystą plastykiem. Krzysztof też zajmuje się witrażami, ale z pracy i zarówno z pasji jest muzealnikiem, i docelowo w chwili obecnej prowadzi swoje prywatne muzeum zagłębiowskie, Muzeum Militariów Dragon. Natomiast wystawa, która właśnie powstała, czyli Gdy rozum śpi, budzą się demony, była prezentowana jako wystawa czasowa w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Do tego muzeum mam ogromny sentyment, gdyż jest to muzeum, w którym pracowałam 6 lat. Prowadziłam wówczas taki jakby poddział działu etnografii i podróży, zajmowałam się etnografią lokalną i tutaj należą się ogromne podziękowania panu dyrektorowi Muzeum Miejskiego Sztygarka, panu Arkadiuszowi Rybakowi, który był moim dyrektorem przez długie lata, i to właśnie pan dyrektor wyraził zgodę na to, żebym mogła dzisiaj opowiedzieć Wam o tej tematyce i zaprezentować obrazy, które właśnie powstały na potrzeby tejże ekspozycji. Serdecznie Was też zapraszam do Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, gdyż jest to ogromne muzeum, jest to muzeum wielodziałowe i znajdziecie tam ekspozycje z zakresu historii, i z zakresu etnografii, i z zakresu archeologii, a dodatkowo muzeum też podlega kopalnia ćwiczebna, którą można normalnie cyklicznie zwiedzać, jak i też Park Militarno-Historyczny Reduta. I tutaj w tym parku na przykład można wejść do prawdziwego czołgu, można, że tak powiem, zaliczyć przejażdżkę wozem opancerzonym Scott lub na przykład przejść okopami linii B2. Serdecznie Was zapraszam do Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, a panu dyrektorowi Arkadiuszowi Rybakowi serdecznie dziękuję, iż wtedy, w czasach, kiedy pracowałam dla niego, miał tak otwarty umysł, zresztą do tej pory ma, że pozwolił zarówno mnie, jak i Krzysztofowi, czyli swoim dwóm pracownikom, spełnić swoją pasję, spełnić swoje marzenie, stworzyć wystawę, o której zamarzyliśmy. Serdecznie dziękuję. Przechodzimy, moi kochani, do tego,
iż to, że dzisiaj przedstawiam Wam film natury etnograficznej, jest jak najbardziej w mocy tego, jakie mam do tego, że tak powiem, i wykształcenie, i wiedzę, gdyż ja już od dawna wiedziałam i jak widzicie w moim cyklu rozwoju zawodowego to się dzieje, dla mnie bardzo istotna jest interdyscyplinarność nauki. Co znaczy, jeżeli ja jestem etnologiem, jestem archeologiem, jestem antropologiem sądowym, wierzcie mi, że codziennie, właściwie codziennie te nauki się przez siebie przenikają, przeplatają i naprawdę jedna drugiej jest potrzebna. Co ważne, odcinek dzisiejszy dedykuję tym wszystkim osobom, które potrafią marzyć i mają wyobraźnię. Wszystkim tym osobom, które mimo, że mają 20, 30, 50, a nawet 160 lat, mają otwarty umysł i potrafią marzyć i mają w sobie jeszcze to takie małe dziecko. Ja je mam i zdecydowanie je w sobie pielęgnuję. Co ważne, o tych wierzeniach ludowych, o demonologii, jakiej opowiem Wam dzisiaj, zauważcie, jak dużo we współczesnym świecie te wierzenia się przewijają. Takim najprostszym przykładem niech będzie dla Was Wiedźmin. Zarówno serial, jak i wcześniej film, jak i gra. Przecież tam większość postaci, z którymi walczy Wiedźmin, one pochodzą właśnie z wierzeń i z demonologii ludowej. Ale to tylko takie wtrącenie. Jak dla mnie demonologia ludowa jest jedną z takich ciekawszych dziedzin kultury duchowej. Należy też wiedzieć, że etnografia zajmuje się kulturą materialną, społeczną i duchową społeczeństw i człowieka, natomiast demonologia jest stricte związana z kulturą duchową człowieka. Każdy naród, każde społeczeństwo, każda kultura posiada swoje wierzenia, ale umówmy się, że najciekawsze i te, które budzą takie najfajniejsze emocje, to są właśnie te związane z tym, co niewyjaśnione, z tym, co bardzo tajemnicze. Ludzie od zawsze lubili się bać. Oczywiście mówimy to z pozycji bezpiecznej, na przykład siedząc sobie przy ognisku lub przy kominku, kiedy opowiadamy sobie różne niesamowite historie i wówczas czujemy się bezpiecznie. Tak naprawdę to właśnie dzięki niewyjaśnionym zjawiskom, dzięki niewyjaśnionemu strachowi, to właśnie temu zawdzięczamy wiele legend, podań i niesamowitych historii. Co ważne, ja Wam tutaj opowiem o postaciach demonologicznych, które są podzielone na trzy podgrupy. W pierwszej podgrupie będę Wam opowiadać o demonach. I tutaj opowiem Wam o demonie wodnym, utopcu, tudzież topielcu, o skarbniku, czyli o ziemnym duchu, o demonie polnym, południcy, także o mojej ukochanej postaci demonologicznej, błędnym ogniku lub też świetliku. Także opowiem Wam o odmieńcu, czyli podciepie. Także powitamy bogienka, diabła, wiatr i śmierć. Drugą grupą, którą Wam zaprezentuję, będzie grupa półdemonów. W półdemonach opowiem Wam o zmorze, czarownicy, strzydze, ale też planetnikach. I trzecią właściwie taką grupą, pozostałe, ale ciekawe, tutaj Wam opowiem o postaciach demonologicznych, które przewijają się ładnie, zgrabnie nawet w dzisiejszej kulturze, ale które nie do końca mają takie uczepienie w kulturach danych regionów. Bo chcę Wam opowiedzieć o rusałce, wilkołaku, o smoku i na przykład, co jest bardzo aktualne z dzisiejszymi czasami, z demonem, o demonie choroby. Jeszcze badacze wyróżniają czwartą grupę i tutaj mam na myśli strachy. Strachy to nic innego, jak po prostu nieokreślone zjawiska czy jakieś tam dawne demony. Z reguły zjawiska paranormalne, których nie można wyjaśnić naukowo, więc różne stuki, huki, szumy, tam coś straszy. Sławne powiedzenie i tym właśnie wszystkim nazywamy, takie zjawiska nazywamy strachami.
No i co ważne, tutaj można na przykład wymienić jako takie miejsce związane ze strachami, na przykład ruiny starych budowli, cmentarz. To są takie typowe miejsca. Co jest ważne, demony, czyli ta pierwsza grupa, one nie mają zasadniczo nic wspólnego z człowiekiem, poza tym, że kopiują ewentualnie postać człowieczą. Półdemony to jest już postać związana nieco z człowiekiem. Tu człowiek musi mieć coś, że tak powiem, do czynienia. I to jest ważne. Tym zazwyczaj oddzielamy demony od półdemonów. Zaczniemy sobie, kochani, właśnie od demonów i pierwszą taką postacią, o której Wam opowiem, dosyć wdzięczną, dość mało złośliwą, taką zabawową, będzie utopiec, topielec, czyli demon wodny. Jest on charakterystyczny dla całej słowiańszczyzny, co znaczy, że notujemy go w wierzeniach wielu narodów, wielu społeczności, wielu kultur. Choć generalnie w źródłach funkcjonuje jako najbardziej złośliwy. Istnieje kilka takich teorii tłumaczących rodowód powstania utopca. Taka najbardziej znana mówi o tym, że utopcami stali się ci aniołowie pierwotni, którzy za swoją dumę i pychę zostali skazani na to, żeby opuścić niebo, zostali strąceni z nieba i wpadli do wody. I ci, którzy wpadli do wody, stali się utopcami, tudzież topielcami. A reszta, która spadła, tych upadłych aniołów, stała się diabłami. Mówi się, że utopce czy topielce to są dusze, które błąkają się po śmierci, po swojej śmierci po ziemi. No i w ten sposób odpokutowują swoje grzechy. Także jest teoria znana, iż topielcem staje się ten, kto znalazł swoją śmierć, swój koniec w wodzie. Jak zazwyczaj ukazuje się ludziom? Bo oczywiście ludzie mogą topielca zobaczyć. Najczęściej pokazuje się ludziom jako postać małego człowieczka, nawet takiego pomiędzy 50 cm a do 1 metra. Zazwyczaj ma rybio-wyłupiaste oczy, rozczochrane włosy, ma skórę koloru zielonego, a twarz ma starczo pomarszczoną. Dodatkowo uwielbia kolor czerwony. Mieszka zazwyczaj w stawach, rzekach, jeziorach i najczęściej pod wodą ma swój pałac i w tym pałacu mieszka ze swoją rodziną, najczęściej ze swoją żoną i dwoma pięknymi córkami. Do ludzi jest nastawiony złowrogo, co znaczy, że zrywa na przykład rybakom sieci, namawia ludzi, żeby weszli do wody w niebezpiecznych miejscach, gdzie są wiry, gdzie są głębiny. Potrafi też zatrzymywać statki. Co ciekawe, zachowała się legenda, zachowała się opowieść o tym, jak to już zmęczeni ludzie działalnością niedobrego topielca postanowili go spacyfikować i ta historia zachowała się w źródłach merytorycznych miasta Będzina. Mianowicie, ponoć w Brynicy swojego czasu buszował bardzo niegrzeczny topielec, którego ludzie już mieli tak dosyć, że postanowili na niego zapolować i przygotowali na niego zasadzkę. W ten sposób siedzieli ludzie nad wodą i czekali, żeby topielec się pojawił. Kiedy topielec się pojawił, znienacka narzucono mu szkaplerz na ciało i cóż, w ten sposób topielec stał się bezsilny. Postanowiono wtedy z nim porozmawiać i przerażony tym, co się stało, topielec obiecał, że wyniesie się z Brynicy i nigdy więcej już nie wróci. Co ciekawe, pamiętajcie o tym, że w demonologii ludowej najczęstszymi środkami takimi apotropaicznymi, czyli odstraszającymi złe siły od człowieka, bardzo często będą właśnie symbole związane z naszą wiarą chrześcijańską, katolicką. To są najczęściej środki stosowane, ażeby walczyć z postaciami demonologicznymi. Kolejną postacią, która jest związana najczęściej z obszarem Śląska, z obszarem Zagłębia Dąbrowskiego, będzie skarbnik. Skarbnik jest nazywany demonem ziemnym lub ziemnym duchem. Te demony
odczytuje właściwie w swojej historii każdy naród zamieszkujący ziemię, gdyż nie tylko kopalnie są w Polsce, ale wiadomo, że są na całym świecie. No i generalnie mówi się, że skarbnik był demonem, który był opiekunem i strażnikiem różnorakich skarbów. Uważany jest też za demona, który za zło karze, ale dobro wynagradza. Chociaż zdarzają mu się humorki. Mówi się o rodowodzie skarbnika, iż został nim górnik, który za niewłaściwe postępowanie w czasie pracy pod ziemią został skazany na wieczne pokutowanie i tuła się po kopalniach, po chodnikach kopalnianych, oczekując na wybawienie. Mówi się też, że na przykład skarbnikiem stał się ten, kto nie dotrzymał danego słowa, no i stał się właśnie kandydatem na funkcję skarbnika. Bardzo też popularną historią, legendą związaną ze skarbnikiem jest ta, która jest powiązana z legendą o świętej Barbarze, gdyż według tej legendy skarbnik był bogatym właścicielem kopalni, który znęcał się nad swoimi pracownikami i za zabójstwo córki został ukarany przez Boga na wieczną pokutę pod ziemię. Jak jest widywany skarbnik, jak to jest odnotowane w legendach? Najczęściej jest widywany pod postacią człowieka, jako staruszek, albo jako pielgrzym, jako sztygar, czasami krasnoludek. Jest też widywany pod postacią zwierzęcą i tutaj jest widywany jako wąż, jako smok, jako mysz, albo czasami też jako pająk, ale też potrafi być obserwowany jako zjawisko, najczęściej ognista kula, czy na przykład krzyk człowieka wołającego o pomoc, lub jako śmiertelny wypadek. Najczęściej jednakże skarbnik jest zachowany i udokumentowany jako postać ludzka. Najczęściej nosi siwą, długą brodę, ma iskrzące się oczy, ma bladą cerę. Nosi też często przy sobie insygnia górnicze. Jego pojawienie się najczęściej odnotowano, najczęściej interpretowano jako ostrzegawczy znak lub zwiastun nieszczęścia. Mówi się też, że skarbnik jest władcą dusz wszystkich górników, którzy zmarli i ponieśli śmierć pod ziemią. Następną postacią demonologiczną, następnym demonem będzie Południca. Południca, czyli znany demon polny. Demony polne i leśne są właściwie najsłabiej rozpoznane, jeśli chodzi o demonologię ludową. Natomiast Południca jest dosyć znana. Południca najczęściej ludzie widzieli pod postacią kobiety. Oczywiście istniały dla niej zamienne nazwy, gdyż o Południcy słyszymy też, że ludzie nazywali ją Żytnica, Żytna Baba albo Baba o żelaznych zębach. Najczęściej miała wygląd ślicznej młodej dziewczyny, która nosiła długie rozpuszczone włosy i ubrana była w białą szatę, chociaż zdarzało się, iż ludzie widzieli ją pod postacią nagiej kobiety, lub dla odmiany czasami przyjmowała postać kobiety starej, niezaurokliwej, która miała odstraszającą, bladą twarz. Mówi się, że południcami stały się dusze wyrodnych matek, które skrzywdziły własne dzieci. Jej porą działania, zgodnie z nazwą, było południe. Pomiędzy godziną 12 w południe a 13 właśnie po polach hasała i polowała na nieszczęścików Południca. W szczególności chodziła po polach i łąkach i polowała na śpiących żniwiarzy. W szczególności upatrywała sobie młodych i przystojnych, których potrafiła zamęczyć,
i udusić. Jej po tym, że południca zbliża się do ludzi, widać to było na przykład po ruszających się łanach zboża i chwalowanie wskazywało, że południca jest gdzieś blisko. Potrafiła wodzić ludzi na manowce, potrafiła śpiewać pięknym głosem, potrafiła przywoływać po imieniu albo na przykład udawała płacz małego dziecka. Jeżeli już ktoś się dał jej skusić, najczęściej skręcała mu kark lub łamała ręce albo nogi. Porywała też małe, bezbronne, pozostawione bez opieki dzieci. Często też była oskarżana o to, iż powoduje ostre bóle głowy. Aby jej uniknąć, ludzie pracujący na polach pomiędzy godziną 12 a 13 starali się zrobić sobie przerwę, żeby po prostu zejść całkowicie z pola. Moi drodzy, tą postać jest bardzo łatwo wytłumaczyć. Wiemy o tym, że po godzinie 12 do godziny 13, a nawet mówi się do 16, panuje największy upał, czyli narażenie na udary słoneczne. Kiedyś ludzie nie potrafili sobie wytłumaczyć, skąd to się dzieje, jak to się dzieje. No więc wiadomo, że takie coś przypisano właśnie postaci demonologicznej. Kolejną postacią demonologiczną, kolejnym demonem, to jest moja ukochana postać demonologiczna. Uwielbiam tą postać, ponieważ kojarzy mi się z pięknymi książkami, z których dzisiaj większość z Was by się śmiała, ale ja dawno temu czytałam taką serię, może Wy też ją znacie, pani Margit Sandemo, Saga o ludziach lodu. Oj, 47 tomów, ale właśnie też silnie związane z demonologią ludową krajów skandynawskich. Błędny ognik, demon leśny, zwany też świetlikiem. Występują w wielu kulturach europejskich i nie tylko, ale właśnie najsilniej związane są z kulturą ludową krajów skandynawskich. Mówi się, że błędnymi ognikami, tudzież świetlikami, zostają dusze zmarłych osób lub często malutkich dzieci, które nieszczęśliwie zginęły. Najczęściej mówi się, że strzegą one różnych skarbów, ale mówi się też, że potrafią pomagać. Jako swoją porę takiego najbardziej intensywnego działania obrały sobie zmrok i noc. Co ważne, pojawiają się pod różnymi też postaciami błędne ogniki, choć najczęściej widywane są pod postacią płomyka żółtego lub czerwonego. Dodatkowo ludzie notują ich obecność i opowiadają o tym, że w dali widzieli jakieś ogniki. Potrafią być złośliwe i mają nieco taki zbrodniczy temperament, bo potrafiły mamić i wprowadzać na przykład ludzi w bagna. Co ważne, właśnie zagubiony człowiek w lesie, nie wiedząc gdzie ma pójść, kierował się właśnie światełkiem w oddali, nie wiedząc o tym, że działa i współpracuje, choć nie chcąc, z postacią demonologiczną, czyli błędnym ognikiem, krocząc za światełkiem w oddali, wpadał na przykład w bagno. Ale świetliki, tudzież błędne ogniki, lubiły też pomagać dobrym ludziom. Na przykład, jeżeli dobra osoba zagubiła się w lesie, potrafiły pomóc w ten sposób, iż odprowadzały do domu zagubionego wędrowca, ale zawsze oczekiwały podziękowania. Dlatego też człowiek, który został odprowadzony do domu, musiał potem takim błędnym ognikom, świetlikom małym wystawić na przykład miseczkę z mlekiem jako formę podziękowania tej istocie. Co poza tym, mówi się, że właśnie świetlikami najczęściej zostają dusze zmarłych osób, które na przykład muszą w ten sposób pokutować za złe uczynki w swoim życiu. Ale najczęściej mówi się, że błędnymi ognikami pozostają dusze nieochrzczonych dzieci. Kolejna postać, czyli podciep odmieniec. Jest to też oczywiście demon. Cały czas siedzimy w kategorii demonów. Jest to demon, który najczęściej przyjmuje postać małego dziecka, chociaż, co jest wyróżniające, jego twarz najczęściej
jest stara. Ma wielką, nienaturalnie dużą głowę. No i cóż, on podkrada się do domostw i kładzie się w łóżeczkach, kołyskach małych dzieci i udaje ludzkie niemowlaki. Z reguły w ogóle nie rusza się z kołyski, z reguły nie wydaje z siebie żadnych dźwięków i prawie nic nie je. Ale jakby tylko został sam w domu, sam w chałupie, no bo wiadomo, mówimy o kulturze ludowej, to wyskakiwał z kołyski i robił sobie największą imprezę w życiu. Co znaczy, że pierwsze co, szukał alkoholu, szukał wódki i upijał się na całego. Nienawidzi ludzi, nie ma w sobie ani krzty dobra, w szczególności nienawidzi swojej przybranej rodziny. Stara się w każdy możliwy sposób jak najbardziej dokuczyć i zaszkodzić. Najczęściej też niestety miał moc sprowadzania różnorakich chorób na tą swoją przybraną rodzinę. No i cóż, rósł inaczej niż inne dzieci. Najczęściej właśnie charakteryzował się tą ogromną głową, która była pokryta rzadką szczeciną. No i co takie śmieszne, był od małego ponurakiem. Wiara w podciepa i odmieńca niestety doprowadziła do zabójstw wielu dziwnych noworodków. Jeżeli jakiś noworodek, niemowlak miał nieco potworkowaty wygląd, od razu stawał się podejrzany dla danej społeczności. Jednym ze sposobów, które zalecano, było to, aby takiego niemowlaka mocno bić, co miało spowodować, iż ten z reguły ponurak miał tak głośno płakać i tak głośno krzyczeć, żeby pojawiła się jego prawdziwa matka i zabrała go i oddała prawdziwego niemowlaka, który mieszkał dawniej w domostwie. Dzisiaj niestety słowo podciep, odmieniec używane jest w znaczeniu bękarta. Kolejnym demonem będzie Bogienka. Bogienka jest demonem, który czerpał przyjemność z tego, żeby szkodzić położnym. Dodatkowo potrafi podmieniać niemowlęta. Ofiarą padały najczęściej nieochrzczone dzieci i właśnie Bogienka korzystała z nieuwagi matek. Potrafiła zabrać im dzieci i podrzucić swoje. Czatowały, żeby to zrobić. Czatowały te demony wiele dni pod domem, żeby dokonać właśnie tej podmiany. Potrafiły wręcz wywabić matki z domu tylko po to, żeby podrzucić swoje własne dziecko. Mieszkały najczęściej w nadbrzeżnych zaroślach albo nad brzegami rzeki i tutaj były znane z tego, że prały swoje ubrania w rzece i ludzie często je widzieli. Natomiast nie należało się zdradzać z tym, że widzi się Bogienki, gdyż rozjuszone potrafiły biec za człowiekiem i potrafiły go nawet uśmiercić na miejscu. Najczęściej przyjmowała postać ludzką, choć potrafiła na przykład być w połowie kobietą, a w połowie psem. Była wyjątkowo brzydką i chudą babą, silnie owłosioną na całej powierzchni ciała. Dodatkowo mówi się, że bogienkami stały się dusze pokutujących kobiet i dziewczyn, które poroniły lub wręcz umyślnie zabiły swoje dzieci. Obwinia się też stare panny i samobójczynie o to, iż właśnie z nich zrodziły się bogienki. Kobiety wiedziały o istnieniu takiej postaci demonologicznej, i żeby się przed nią ustrzec, stosowały przedmiot apotropaiczny, który ponoć miał odstraszać Bogienkę i była to wpięta w odzienie agrafka. Bogienki, co ciekawe, bały się też niektórych ziół, dlatego te zioła były zbierane bardzo solennie w okresie, kiedy kwitły i trzymane w domu. To ponoć miało odstraszać tą postać demonologiczną z danego domostwa. Kolejnym demonem będzie demon, którego na pewno wszyscy znacie, mianowicie diabeł. Diabeł utożsamiany jest od zawsze ze złem,
z czarnym panem, z czarnym bogiem, z pysznym aniołem, który ośmielił się sprzeciwić Bogu i za to został strącony z nieba. Diabeł w wierzeniach demonologicznych w kulturze duchowej najczęściej przebywał na bagnach i mokradłach. Chociaż gdy ukazuje się ludziom, najczęściej ludzie widywali go pod postacią mężczyzny, który kulał na jedną nogę. Tu jest taka wiara, iż złamał ją po prostu, gdy spadał z nieba. Zazwyczaj jest mężczyzną z diabelskim ogonem i rogami wystającymi z włosów. Dodatkowo zamiast jednej nogi ma kopyto. Nosi się najczęściej z niemiecka, co znaczy, że nosił frak, cylinder, białą koszulę i wysokie buty. Dosyć często pali fajkę lub papierosa, no i co najważniejsze, podróżuje karocą. Potrafił też się objawiać jako postać zwierzęcia człowiekowi. Widywany był na przykład jako czarny pies lub jako zając z trzema łapami lub na przykład czarny kozioł. Także ludzie utożsamiali diabła ze zjawiskami pewnymi przyrodniczymi, na przykład wichura, burza, ogień, zapadanie się na przykład budowli, na przykład karczmy czy młyna, było związane bezpośrednio z działalnością diabła. Diabeł działa głównie w nocy, a jego działalność przerywa co? No oczywiście, pianie koguta. Pianie koguta przerywa działanie w ogóle wszelkich złych mocy według wierzeń ludowych. Diabeł namawia z natury swojej do złego i najczęściej namawia tych, którzy nie mają tak do końca kryształowej duszy. Potrafi grywać z ludźmi w karty. Potrafi też namawiać do śmierci lub do samobójstwa. Mówi się, że człowiek, który podpisał pakt z diabłem, ma najczęściej ponurą twarz i stroni od innych ludzi. Diabeł oczywiście boi się tego, czego Wam wspomniałam, czyli wszelkich takich atrybutów związanych z naszą wiarą, z religią chrześcijańską, katolicką. Boi się święconej wody, boi się różańca, boi się krzyża, boi się przeżegnania czy modlitwy. W czasach późniejszych właściwie z diabła jako postaci demonologicznej uczyniono takiego głuptaska. Mianowicie dlatego, gdyż chciano pewnie tą postać w jakiś sposób złagodzić. Zatem przypisano mu i głupotę, i naiwność, i dosyć często w legendach i opowieściach są baśnie, bajki o tym, jak to jakiś tam Janek oszukał diabła. Wierzy się też w to, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, gdyż te zwierzęta kocham ponad wszystko, sama mam dwa. Mówi się, że czarne koty po 7 latach życia stają się diabłami. No moje jakoś mają 12 i 10 i jeszcze nic im się nie stało. Następnym demonem, o którym pragnę Wam opowiedzieć, jest wiatr nazywany świstunem. Wiatr lub świstun jest to demon, który stosunek do ludzi miał zazwyczaj negatywny i z satysfakcją wyrządzał ludziom krzywdę. Wyglądał jak żywa istota, chociaż często miał swoich pomocników. Pomocnicy mieli za zadanie, żeby dąć w miechy i miechów tych według wiary ludowej było 7, ale wolno było naraz tylko używać 4, dlatego że gdyby użyto naraz 7, wszystko co na ziemi zostałoby zniszczone. Lud wyobrażał sobie świstuna, tudzież wiatra, jako człowieka o olbrzymiej posturze, który najczęściej ubrany jest w błękitne szaty i najczęściej ma wiecznie rozczochrane włosy. Co jest też istotne, on nie zawsze ukazywał się ludziom, ale widywały go niektóre zwierzęta. One miały taką zdolność. Najczęściej widywały go psy. Generalnie on opuszcza swoje miejsce zamieszkania, hula po całej ziemi i niszczy wszystko, co napotka i wszystko, co napotka, niszczy właśnie bezpowrotnie. Co poza tym, niektórzy mówią, że gdy wieje silny wiatr,
w ogóle nie należało opuszczać domostwa, dlatego że wierzono, iż silne wiatry sprowadzają na domowników gorączkę lub choroby. Używa się też i nazywa się świstuna demonem i porównuje się go do diabła. Mówi się, że świstun jest rodzajem diabła. Następna postać, i ta postać pewnie znana wszystkim, choć tak samo z czasem ośmieszona jak i diabeł, to jest demon śmierć. Ona w zależności od tego, w jakim folklorze, w jakiej kulturze, w jakim społeczeństwie jest przedstawiana, najczęściej jest przedstawiana jako albo miły towarzysz podróży, lub jako chuda, koścista postać żeńska. Chociaż najczęściej zanotowana jest jako kościotrup z kosą w ręku lub biała zjawa, która trzymała ludzką czaszkę w dłoniach. Chuda, biało odziana, choć często ma zielone oczy, albo też często była zapisywana jako szkielet w czarnym odzieniu. Chociaż potrafiła występować też w postaci zwierzęcej. Śmierć potrafiła się ukazywać ludziom pod postacią puszczyka, myszy, czarnego kota albo na przykład sowy. Różne miała nazwy: śmierć, kostucha, kostusia albo po prostu sucha. Ona wykonywała wyroki boskie i jej wyroki były nieodwoływalne i absolutne. Była ona wręcz absolutnie sprawiedliwa i nieubłagalna. Chociaż zdarzały się przypadki, mamy takie przypadki ponotowane, gdzie ludzie starali się przebłagać śmierć złotem, skarbami lub innymi profitami, ale śmierć zawsze pozostała nieugięta. Temu czasu, kiedy śmierć się pojawiała, towarzyszyły dodatkowe zwiastuny, na przykład pochwykiwanie sowy, pianie kogutów, wycie psów, pękanie szkła, spadanie zegarów, zatrzymywanie się zegarów lub spadanie obrazów ze ścian. Co jest ważne właśnie śmierci i temu, że śmierć przyszła do domostwa, towarzyszy taki rodzaj zatrzymania pomiędzy dwoma światami, a więc właśnie to, iż zamykano okna, zatrzymywano zegary lub na przykład zasłaniano lustra w domu. Śmierć najczęściej duszę zmarłego grzesznika zabierała do ogromnego wora lnianego, płóciennego, które nosiła ze sobą. No i cóż, no te, które miały być dusze przyjęte do nieba, ulatywały w górę pod postacią białego gołębia, no a te, które miały trafić do piekła, były zabierane przez śmierć właśnie poniżej. Z tej worka te złe dusze nie ulatywały. W ten sposób skończyliśmy omawiać demony i przechodzimy sobie do kategorii półdemonów. Tutaj o półdemonach opowiem Wam o czterech półdemonach, a może i więcej, zobaczymy. Pierwszym półdemonem, o którym Wam chcę opowiedzieć, był planetnik. Planetnik, czyli istoty, które produkowały i przesuwały przy pomocy specjalnych sznurów chmury po niebie. I deszczowe, i gradowe. Jeśli wierzono, że jeśli któryś jest bardzo zmęczony, wówczas upuszcza chmurę na ziemię i w ten sposób na ziemi powstaje deszcz. Zazwyczaj są oni nastawieni przyjaźnie do ludzi i ludzie widywali ich pod postacią czarnych osób, brudnych jak kominiarze. No i zazwyczaj niestety temu półdemonowi brakowało ponoć urody. Charakteryzowali się silnym i srogim spojrzeniem. Co ważne, nosili zazwyczaj w sobie ogromną mądrość życiową i siłę magiczną. Co też zapisywała demonologia ludowa, mówi się, że planetnicy byli olbrzymami, którzy chodzą bez ubrania i od stóp do głów porośnięci są długim włosiem. Najczęściej byli młodzi i nosili ogromne kapelusze na głowie, a jeśli byli ubrani, to nosili długie, obszerne, białe sukmany. Co ciekawe,
palą tytoń, potrafią zażywać tabakę, no i lubią zaglądać do kieliszka. Ponoć pomagają im często smoki i planetnicy wyręczają się smokami w pracy, bo pracę mają ciężką i wierzyło się w to, że jeśli taki smok padał z wysiłku, no to wówczas pękał i na ziemię spadał grat. Ludzie znali dawniej magiczne sposoby, które stosowali, żeby odpędzić zbliżające się chmury gradowe. Oczywiście były to bardzo często czynności dewocyjne, co znaczy, że na przykład modlitwa, kropienie wodą święconą, żegnanie chmur znakiem krzyża lub na przykład dzwonienie dzwonkami loretańskimi lub dzwonami kościelnymi. To wszystko miało pomóc w odpędzeniu gradu, burzy czy innych zjawisk właśnie atmosferycznych, które mogłyby zagrozić człowiekowi. I teraz postać, moi drodzy, z początku tego odcinka. Postać, o której Wam opowiem, nazywana Zmorą. Opowieść o osobie z początku odcinka atakowanej przez Zmorę, bo to była Zmora. Zmora jest znanym półdemonem, jest to dusza człowieka żyjącego, który wiedzie swoiste życie nocne w oderwaniu od swojej powłoki cielesnej, ale sam on o tym nie wie. Śpiąca osoba nie ma pojęcia o tym, że jej dusza przyjmuje postać zmory i atakuje inne osoby. Zazwyczaj zmora występuje pod postacią żeńską, jako wysoka, chuda kobieta, która ma nogi dłuższe niż normalnie ludzie, ma wielką głowę i olbrzymie oczy. Ciało ma najczęściej blade, przeźroczyste, ponoć przez to ciało można jej zobaczyć wszystkie kości, wszystkie żebra. Ponoć charakteryzowała się bardzo nieprzyjemnym zapachem dla człowieka. No i co ciekawe, zmora potrafiła wtargnąć do domu w ten sposób, iż miała taką nadnaturalną moc otwierania wszystkich zamków i kłódek. Jej aktywność odnotowano w większości na okolice północy. Oczywiście jej działanie natychmiastowo przerywało nadejście pierwszych promieni słońca. Zmorą mogły stać się przede wszystkim kobiety, zazwyczaj te, które przedwcześnie zmarły lub te, które na przykład nie ochrzciły swoich dzieci lub niemowląt. Wierzono, że w rodzinach, w których było 7 sióstr, ta siódma zawsze była zmorą. Do właśnie wnętrza domostw nie dość, że potrafiły otwierać wszystkie zamki i kłódki, to potrafiły się wślizgnąć przez każdy najmniejszy otworek. Nękały też zwierzęta, nie tylko ludzi. Na przykład nocą potrafiły pleść warkocze koniom i krowom, i przez to na przykład człowiek wchodzący rano do stajni czy obory widział, że jego zwierzęta są zmęczone. Było to przypisywane właśnie atakowi zmory. Nie dusiła każdego. Ona wybierała w szczególności niemowlęta, nieochrzczone dzieci, starsze, schorowane kobiety, ludzi po operacjach albo tych, którzy popełniali dużo grzechów. Mówi się, że człowiek, który był atakowany przez zmorę, stawał się apatyczny i tracił z dnia na dzień chęci do życia. Kolejną postacią jest postać półdemona, strzyga, strzygoń, upiór lub wampir. Te nazwy były używane zamiennie. Pierwotnie ponoć upiorem miał być nocny ptak, który miał długi dziób i wysysał nim krew z ofiary. Co jest ważne, ponoć właśnie ta postać demonologiczna po swojej śmierci wychodziła z grobu i po to, żeby dręczyć żywych i wysysać z nich krew.
Do XVIII wieku, co ciekawe, uważano, że każdy nieboszczyk, każdy pochowany nieboszczyk może stać się potencjalnym upiorem. Zresztą zjawisko wampiryzmu dzisiaj jest w szczególności podgrzewane w mass mediach i w kulturze masowej, ale właściwie upiór był odnotowywany we wszystkich wierzeniach ludowych właściwie z całego świata. Upiorem, strzygą, wampirem mogło się stać także dziecko, które na chrzcie otrzymywało tylko jedno imię. Wampirem mógł się stać wyjątkowo skąpy człowiek lub samobójca. Także wierzono, że jeżeli ktoś był wampirem lub upiorem, strzygą, to najczęściej na ciele, na plecach miał znak w kształcie nożyc. Co ciekawe, strzyga miała zazwyczaj dwa serca. Dwa serca, ponieważ po jej śmierci jedna z dusz wychodziła z ciała, a druga w nim pozostawała. Dlatego też strzygi umierały zawsze dwa razy. Najczęściej charakteryzowała się dzikim wzrokiem, czerwoną twarzą i złośliwym uśmiechem. Najczęściej też miała owłosione ciało i zrośnięte ze sobą brwi, tak zwaną monobrew. Dodatkowo zdarzało się to, że zachowywała świeży wygląd. Ludzie dawniej uważali, jeżeli na czyimś grobie pękała ziemia, to jak nic ten, kto jest tam pochowany, to jest strzyga lub upiór. I ostatni właściwie opowiedziany przeze mnie półdemon. I teraz, moi kochani, opowiem wam o postaciach innych. O postaciach innych, co nie znaczy, że nie były to znane postacie demonologiczne, bo wręcz bardzo znane, ale one były odczytywane w różnych kulturach i w różnych społeczeństwach. I opowiem wam dlatego, że o nich, ponieważ one są bardzo ciekawe. Pierwszą taką postacią była rusałka. Rusałka, znany demon wodny. Ponoć rusałka objawiała się największą złośliwością i rusałki zamieszkiwały otchłanie wód i okolice przy wodach. Rusałka była bardzo charakterystyczna dla terenów wschodniosłowiańskich, w szczególności dla terenów ukraińskich i białoruskich. Chociaż w Polsce odnotowano działalność rusałki w Podlasiu i na wschodnim Mazowszu. Zazwyczaj rusałki były duszami młodych, pięknych kobiet, które przedwcześnie zmarły. Czasami były to też te kobiety, które straciły swoje życie w wodzie. Najczęściej przedstawiane pod postacią pięknych dziewcząt o jasnej karnacji, z długimi, rozpuszczonymi blond włosami, choć zdarzało się, że miały włosy w kolorze zielonym. I one w szczególności polowały na młodych chłopaków, wabiły młodych i przystojnych chłopaków i topiły ich lub łaskotały na śmierć. Często ludzie posądzali je o kradzież niemowląt i dzieci. Kolejna postać, która bardzo nawiązuje do współczesnych czasów, kto wie, to wie, demon choroby. Demon choroby, od zawsze ludzie starali się wytłumaczyć schorzenia i choroby, dlatego też je personifikowali. Personifikowali choroby ludzkie ze strachu, po prostu ze strachu i niezrozumienia mechanizmu działania chorób oraz z tego powodu, iż nie potrafiono właściwie leczyć. Choroby poruszały bardzo ludzką wyobraźnię i niosły ze sobą ogromną trwogę. Epidemia według dawnych wierzeń stanowiła efekt pojawienia się w okolicy jakichś istot demonologicznych, którego pochodzenia nie znano. I najczęściej uważano, że epidemie i choroby pojawiały się wskutek działania czarownic i czarowników.
morowe dziewice, morowe panny, młode, szczupłe dziewczyny odziane w białe szaty lub dla odmiany kobiety wręcz szpetne, które miały rozczochrane włosy, które wędrowały przez miasto i właśnie siały za sobą lub przed sobą śmierć. Demony choroby właściwie uważano, że tam, gdzie postawiły swoje stopy, tam pękała ziemia. Najczęściej o działalność demonów choroby obwiniano takie schorzenia jak przewlekłe stany zapalne, owrzodzenia, choroby płuc lub właśnie choroby układu pokarmowego. Zaraza tymczasem miała powstawać wskutek tego, kiedy dochodziło do zaćmienia słońca i księżyca. Następną istotą demonologiczną, następnym półdemonem, o którym chcę Wam opowiedzieć, a o którym też mam, do którego też mam, do której postaci mam ogromny sentyment, jest czarownica. Zresztą ja swojego czasu też przez wiele lat zajmowałam się zjawiskiem procesów czarownic w Polsce. No jak będziecie mieli kiedyś ochotę, to nagram Wam o tym film. Czarownica, czyli półdemon, czyli ma coś wspólnego z człowiekiem, nie jest całkowicie naturalna. Czarownicą była osoba, która świadomie szkodziła ludziom i bydłu domowemu. Była to powszechnie znana osoba w danej społeczności i często zamiennie nazywano ją wiedźmą, wróżką, mędrzycą. Do tego, iż kobieta stawała się czarownicą, potrzebne było podpisanie paktu z diabłem, tak zwanego cyrografu. Dzięki temu czarownica zyskiwała magiczne zdolności i dzięki temu zdobywała tajemną wiedzę. Jej znakiem rozpoznawczym według wiary ludowej były zaropiałe i czerwone oczy oraz bardzo często miała strób na czole. Potrafiła przyjmować wybrane kształty, potrafiła być zarówno młoda, jak i stara, piękna lub brzydka, mogła być bogata albo biedna, ale była to kobieta, o której społeczność widziała, że jakoś nad podziw dobrze się jej wiedzie. Wolała jednak mieszkać czarownica w pewnej izolacji społecznej i cieszyła się, jeżeli towarzyszyły jej tylko zwierzęta. Co znaczy, że najczęściej z czarownicą mieszkał czarny kot, sowa, ropucha albo na przykład wrona. Terenem działalności czarownicy było zawsze otoczenie domostw, czyli samo domostwo plus obejście. Obwiniano czarownicę o to, że chorowały zwierzęta domowe, o to, że na przykład krowy dawało mało mleka, o to, że czarownice rzucały uroki na ludzi, które powodowały ich chorobę lub śmierć. Dodatkowo wierzono w to, że czarownice potrafiły spowodować niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak na przykład susze czy wiatr. A dodatkowo obwiniano czarownicę o to, że sprowadzała plagi. Najczęściej czarownice spotykały się i bawiły się na osławionych sejmikach czarownic, czyli sabaty. Składały one hołd wówczas diabłu. No i najczęściej mówiono się, że taki najbardziej znany sabat odbywał się z nocy z 1 maja na 2 maja, albo na przykład w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Mówi się i obarcza się o czarowanie i magię, przede wszystkim czarownice. Natomiast wiedziano, iż potrafić czarować potrafią też mężczyźni. Natomiast ci nigdy nie byli posądzani o to, że działają na złośliwość człowiekowi, tylko pomagają ludziom. Natomiast ci, którzy mieli dokuczać ludziom, te, które miały dokuczać ludziom, to zawsze były kobiety czarownice. Kolejnym ciekawym półdemonem będzie wilkołak. Wilkołak tak naprawdę jest jedną z najbardziej znanych postaci demonologicznych, które są odnotowane w kulturze światowej. Mają bardzo stary rodowód i w szczególności w Europie. Już na przykład Herodot notował ród Neurów, który zamieszkiwał dorzecze Dniepru. I wierzono w to, iż ten lud notował w sobie taką zdolność przemiany w wilki. Podobnie różne legendy czy z Anglii, czy ze Skandynawii, czy z Francji
przekazują nam wiarę w to, iż ludzie potrafią przemieniać się w wilki, tudzież wilkołaki. Najstarsza informacja, jeśli chodzi o Polskę, o polskie wierzenia w wilkołactwo, pochodzi z XVI wieku. Mówimy tutaj o pruskich Mazurach, gdzie wówczas pochwycono człowieka, co udokumentowano na papierze, i człowiek ten twierdził, że jest wilkołakiem i twierdził, że przemienia się w wilkołaka dwa razy w roku. Z ziemi północno-wschodniej Polski wiemy o trzech zasadniczych formach wilkołactwa. No i wiemy o tym, że przemiany mogą dokonać tylko niektórzy w wilka, lub na przykład, że przemienia się ten człowiek w wilka zawsze lub tylko w czas określony, lub za właśnie wilkołactwo odpowiadają dusze, które pokutują za swoje grzechy właśnie w ciele wilka. Znane są też przykłady i przypadki, gdzie człowiek bezmiennie przemieniał się w wilkołaka. Wówczas społeczność winiła o to rodziców chrzestnych, lub na przykład twierdzono, że taki człowiek posiada dwie dusze. Często postać wilkołaka jest mylona właśnie z wcześniej omówioną przeze mnie postacią wampira, strzygi, upiora, ale wilkołak nigdy nie pił ludzkiej krwi. Kolejną ciekawą postacią jest smok. Smok jakże też często dzisiaj obserwowany nawet w tej nowoczesnej kulturze. W wielu serialach, grach, w wielu filmach jest postacią typowo fantastyczną, chociaż jest przyporządkowany kategorii demon. Ostatnią postacią demonologiczną, o której Wam opowiem, jest demon smok, czyli postać typowo fantastyczna, która cieszy się ogromną popularnością w dzisiejszej światowej kulturze i kulturze masowej. Nie jest zaliczony do folkloru żadnego ze znanych nam narodów, chociaż najbliższy, no i też znany, jest kulturą i narodom Dalekiego Wschodu. Najczęściej widywano go pod postacią olbrzymiego gada, jaszczura lub dinozaura. Jest ponoć większy niż słoń afrykański, posiada łuskę i bardzo często jest koloru zielonego. Bywają też smoki złote, które wówczas traktowane są jako zwiastun wielkiego szczęścia. Smoki najczęściej bywają bardzo mądre. Znają ludzki język, znają czary i magię, ale są też sprytne, potrafią ziać ogniem i dodatkowo charakteryzują się bardzo twardym pancerzem, który mają pancerz łusek na swoim ciele. Uwielbiają kolekcjonować skarby i złoto i mają do tego ogromny pociąg. Utożsamiano je ze złem i niektórzy nawet przypisywali smok postać diabelską, wręcz ku szatanowi to szło. Najbardziej znanym polskim smokiem jest oczywiście smok wawelski. Współcześnie smok niestety stał się drugoplanowym bohaterem gier i literatury fantazji. Ostatnią kategorią, o której Wam tylko wspomnę, o której powiedziałam Wam na początku, jest kategoria strachów. Strachów, czyli wszystkie te miejsca, w które ze swojej samej natury są przerażające, a w których najczęściej dzieją się złe rzeczy. Takim pierwszym przeraźliwym miejscem, o którym najczęściej wspomina demonologia ludowa, jest cmentarz. Jest to najbardziej osławione złą naturą miejsce. Jest ono serwowane jako pewnik, że jak coś złego, niedobrego, niesamowitego ma się wydarzyć, to tylko na cmentarzu. Każdy z nas na pewno pamięta, ja pamiętam, jak zakładałam się z rówieśnikami, kto pójdzie w nocy na cmentarz i spędzi tam pół godziny. Generalnie wszelkie miejsca pochówków, bo nie tylko cmentarz, ale i katakumby, i grobowce, to wszystko miejsca, których ludzie dopatrywali się istnienia czegoś niesamowitego. No i cóż, no, wierzono, że po prostu ci, którzy tam spoczywali i którzy tam spoczywają, nie do końca odeszli. Zatem specyficzna lokalizacja cmentarzy
Zatem to, że były w pewien sposób niedostępne, zwłaszcza po zmroku i nocą, zwłaszcza to, że nikt nie poznał losu tak naprawdę dalszej drogi duszy ludzkiej po śmierci, powodowało, że cmentarz jest numerem jeden, jeśli chodzi o miejsca niesamowite i wypełnione lękiem i strachem. Drugim takim miejscem, gdzie najprawdopodobniej będzie straszyć, były ruiny starych budowli. Ruiny starych budowli to drugie miejsce, jeśli chodzi o przerażające miejsce, które możemy kojarzyć z obecnością istot diabelskich. No i cóż, no tutaj zaliczamy przede wszystkim ruiny zamczysk, dworów, pozostałości jakichś murów, karczm, domostw. Wszystko, gdzie coś nas może postraszyć. No i cóż, można powiedzieć, że ruiny po cmentarzu to pewnik, gdzie coś nas przestraszy. Moi kochani, to, co Wam opowiedziałam, jest opowiedziane w wielkim skrócie. Gdybym Wam chciała opowiedzieć więcej, tak naprawdę o każdej z tych postaci demonologicznych, musiałabym nakręcić kolejny odcinek, więc tych odcinków pewnie mielibyśmy ze 20, bo tak naprawdę wiara ludowa i przekazy ludowe zapamiętały o wiele szersze opisy tych postaci demonologicznych, o wiele więcej środków apotropaicznych na te postacie, żeby się ich pozbyć, żeby nie szkodziły ludziom. Natomiast ja Wam pragnę powiedzieć jedno, kochani. To są słowa świętej pamięci mojej mamy. Kasiu, ty się nie bój duchów, ty się bój żyjących. Pozdrawiam Was, kochani, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łapka, subik i komentarz, mile widziane. Do zobaczenia. Pa, pa.